Powstają telefony z składanymi ekranami. Web deweloperzy. O oh nie! No cóż, trzeba ich zrozumieć. A dzisiaj programowanie kiedyś idzieś kalendarz. I priorytety zaczynamy. Niestety, wypiłem całą moją herbatę zanim przeszliście. Dzisiaj, piłem no, jakąś chińską herbatę, ale nie potrafię nazwę przeczytać, więc nie próbuję. Anyway. Nie ma nic więcej do powiedzenia, więc czas zaczynać. Naszym pierwszym artykułem jest artykuł, który bardzo słabo się prezentuje w takim mamoknie, jak które mam otwarte. A mianowicie jest to historia programisty, który porównuje... Swoją drogą, ja siebie nie słyszę. Co jest grane? Czy mi się zepsuły? O, teraz jest lepiej. Który por por porównuje programowanie, jak wyglądało, gdy on zaczynał swoją karierę, gdy zaczynał się bawić z programowaniem, chyba nawet przed studiami. Rok przed moim urodzeniem, w 1987. Nie jest to sam początek. I ar auto, artykuł mam momentami takie wrażenie, że tak, dziadku, tak, dziadku. Ale naprawdę ciekawe rzeczy gościu mówi. Nie ma w tym nic specjalnie do mnie nowego, bo trochę tych rzeczy słyszałem z historii mojego taty, który mimo, że nie jest programistą, na studiach miał trochę do czynienia z tym. Zgadza się z rzeczami, które ja sam czytałem. Wujek Bob w Clean Architecture też trochę o tym mówił. I autor zaczyna historię od tego, jak dostał jakiś swój pierwszy komputer, czy to jego kolega dostał, gdzie właśnie zaczął Programować w Bajzyku, bo był Bajzyk dołączony do niego za darmo. I właśnie wpadł na pomysł, żeby napisać grę przygodową. Po prostu wtedy były popularne gry tekstowe, się dużo pisało tekstu i po prostu my podawaliśmy komendy. Większość tych gier, podawanie tych komend działało słabo. Że podawało się jakieś słowa, było trzeba się domyśleć, co to jest. To nie było najlepsze rozwiązanie, ale coś takiego istniało. No i autor pokazuje przykład kodu tutaj. Wiemy, że jedna z osób, która ogląda, ma złe wspomnienia z assemblera. A to jest jakby basic oryginalnie wyglądał. Trochę przypomina assemblera, nie do końca, ale no, pewne założenia są z tamtych czasów, że mamy jeszcze numer linijki które nam sugeruje po prostu, gdzie jesteśmy I jest to numer, do którego się odwołujemy To jest, to jest, to jest to jak to wygląda Nie mamy opcji wywołania metod po nazwie, tylko mamy goto Które nas przenosi do nowej linii jak na przykład tutaj mam goto 280 Czyli jeśli okaże się, że jeden warnek, to przygoda się co innego w przeciwnym wypadku yy, właśnie wykona się coś innego. Mamy na przykład ifa, który po prostu, że jeśli warunek jest taki i taki, to wtedy zrób skok. I autor później dużo mówi o tym, jak to wyglądało, że po prostu, że to był interpretowalny język, nie miał żadnej formy kompilatora. Więc jeśli yy, mamy błąd w pliku, który ma 1000 linijek i w 793 linijce mamy błąd, no cóż. To przejdziemy sobie po prostu linijka po linijce, i dopóki ta linika się wykona, na nie będziemy świadomi tego błędu. Oczywiście mówimy tutaj o błąd, o błąd składniowy, a nie o błędzie, że nasza komenda była źle napisana. Po prostu nie to co chcemy. Ale co autor zaznaczył ciekawego, że to znaczyło, że wtedy przez że nie było TDD. Coś, co też jest pomijane, oni dużo testowali manualnie sami jako programiści. Tak naprawdę później przyszła ta era, żeby, że przez to postali testerzy, że manualni, bo po prostu też dla programistów to było za dużo roboty. Ale no ten nawyk, że także samodzielnie sprawdzali, szkoda, że zaginął. Yy, autor później mówił trochę dużo na temat, jak to miało wpływu także na program, yy, programowanie. Na po prostu nazwy zmiennych, bo no wtedy każda litera to była wartość w pamięci, więc to było po prostu ilość pamięci zużytej, więc trzeba było też robić krótkie nazwy. Autor później ma długi fragment o tym, jak właśnie optymalizował kod, żeby działał lepiej i musiał już napisać faktycznie, wrześć poziom niżej do samego assembly. I opowiadał o tym, jak to, żeby po prostu, gdy jego kod nie działał, bo wypłacał źle rzeczy, to musiał wydrukować cały kod, który miał około 6-80 metrów, metrów, bo to było na rolkach, i musiał po prostu na kolanach, na kręczkach, w pokoju lecieć linijka po linijce, patrzeć co tam się dzieje i szukać tego błędu. Autor go znalazł i naprawił, ale to też pokazuje jak to wygląda. Następnie, co ciekawe, go mówi to, że, no, to, że nie skończył z tej gry, bo, bo, bo po prostu komputer był nie, nie jego, jego spółlokator wyjechał, mu się trudno, ale, co ciekawe, opowiadał, że pracowali z jakimś profesorem, yy, który kiedyś pokazywał ich oprogramowanie gry. Oni byli, wow, to wszyscy muszą używać, tu musicie dużo zarabiać. I ten profesor się załamał przed nimi Wpłacz, że to tak naprawdę jest tak popularne, że wszyscy je piraczą i oni, firma zaraz zbankrutuje. No, widać, pewne rzeczy się nie zmieniły. Teraz są jeszcze o tyle gorzej, że na kradzionych kopiach ludzie potrafią zaraz zabrać i my jeszcze będziemy dostawać kary za to, że po prostu pomagamy kupować oprogramowanie skradzionych no, kart. Koszty czerwbaków i tak dalej. Następnie autor opowiada trochę, jak wyglądała jego przygoda z C, że w momencie, gdy zaczął pracować z C, to C jeszcze nie miało kompilatora, że kompilator C nie działał i że nawet jak pisał program, e, pierwsze programy, to zdarzało mu się, że na przykład musiał wrzucić jakieś kody, które nic nie robi, tylko po to, żeby na przykład kompilator zadziałał, bo mimo wszystko program działał poprawnie. Jak widzicie, dużo się zmieniło. Autor kończy to zdaniem, że My, dzieci, nawet nie wiemy, jak dobrze mamy, i trochę się z nim zgadzam. I ja zawsze dyskutuję, że faktycznie, jak łatwo teraz jest wejść w to programowanie, tracimy szacunek dla pewnych ułatwień, których mamy. Tracimy zrozumienie ich. Ja miałem okazję się o tym przekonać ostatnio, bo ja dużo, mój golf jest w automacie, ale ostatnio przeprowadzając się musiałem wypożyczyć samochód bardziej dostawczy i znowu pojeździć manualem. Wtedy zrozumiałem skąd w ogóle się wzięło to, że jak zda się naprawę jest na automacie, to nie, można, nie ma się pozwolenia na manuale, bo sobie uświadomiłem, ile więcej jest roboty. Z każdym rokiem coraz bardziej to oprogramowanie się sprawnie coraz mniej tej roboty, ale czasami przez to tracimy, co się dzieje pod spodem. Ja nie jestem pewien, czym chciałbym, żeby ludzie się uczyli Assemblera teraz, ale na pewno chciałbym, żeby ludzie zobaczyli więcej, jak się pisze w notatniku, trochę y, zrozumieli, y, zrozumieli, na przykład jak się pisze w C, bo Python i tak dalej, to wszystko są super języki, ale jednak zderzenie się z tymi trudniejszymi tematami, przebicie się przez nich pomaga też lepiej zrozumieć koncepty, które obecnie istnieją. Okej, okay, tracę się dużo czasu na tym artykule, to przechodzimy dalej. Naszym następnym artykułem jest dyskusja na temat y, kalendarza i priorytetów. Nie jestem pewien, czy się zgadzam z autorem, że twój kalendarz twoje priorytety, ale jego prawo. Y, I jako osoba, która dużo programuje, przyznam się szczerze, fakt, że to jest jedno równa się, strasznie mnie y, dyplomowało przez jakiś czas, bo myślałem, czemu on przypisuje do zmiennej kalendarz priorytety. Ja prostu się skapnę, że przecież to nie jest programowanie i to nie jest i, więc to nie muszą być dwa znaki równa się. Ym. W sumie to jest przepisanie. Dobra, nieważne, nieważne, kombinuję, tracę czas. W każdym razie autor długo dyskutuje na temat tego, że audyty kalendarzy niekoniecznie działają i że tak naprawdę to, co zauważył, że bardzo zdolni ludzie bardzo często y, robią mniej, że tak naprawdę osoby, które bardzo dużo pracują, niekoniecznie pracują efektywnie i nie pracują dobrze. Następnie autor wchodzi w dyskusję na temat y, co, co, że tak naprawdę trzeba priorytetyzować i zrozumieć, co jest wartościowe. Nie będę tu się w, dysku, w pełni dyskusji, co uważa za, za wartościowe, ale kończę ciekawym rozpiskiem takich siedmiu jakichś zasad, które większość e e wydajnych zespołów, które widział, e e sprawdzają się. E że pierwsza rzecz, że no, definitywnie musi być uczciwa i przejrzysta komunikacja, e że no. Mimo wszystko aż tak nie, nie ścigają tej efektywności i definitywnie unikają mikromanagementu i co, co mnie najbardziej zainteresowało nie przesadzając z overoptimizacją na taski, które można robić samemu, że jednak działają w tym collaborative mode, no i że odbokowanie najważniejszych zadań jest dla nich super istotne. Także pilnują, że prawa cała była widoczna. Nie chcą wchodzić w micromanagement, ale chcą mieć widoczność tej pracy. I co najważniejsze nie lubią heroizmów. Ciekawy pomysł, warto się z tym zapoznać. No i kończymy powoli dzisiejszy odcinek. Więc dzisiaj mieliśmy okazję poznać historię, jak wyglądała w wypadku rozwoju oprogramowania. Widzieliśmy tylko jej wycinek, bo nie przeszliśmy do lat 60., gdy się zaczynało, ale już dużo ciekawych rzeczy mogliśmy się z tego dowiedzieć, a później trochę pogadać o naszych priorytetach. I bardzo mi się podoba punkt, że nie można przesadzać z overoptimalizacją zadań dla jednej osoby. No i to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się jutro.